Jestem Primax, ty kolejny odcinek na moim kanale, a dzisiaj jest nowa seria, bo jest to seria Minecraft Herobrine. Tak naprawdę będzie się nazywać Minecraft w poszukiwaniu Herobrine, bo dzisiaj gram na wersji 1.6.2, tak jest to bardzo stara wersja i dzisiaj będzie właśnie szukać Herobrine, to będzie pierwszy odcinek. Nie wiem, czy nawet są wioski na tej wersji. No, nie gram na tym świecie, dopiero co go stworzyłem. Nie wiem nawet, czy jeszcze są wioski, ale raczej są. Chociaż nie wiem. I spanowałem się na łące, co mi... Jest! Jesteśmy uratowani. Myślałem, że będę mega szukać długo wioski na tym odcinku, a tam już jest wioska. Dobra, to za chwilę sobie tym pójdziemy, a ja przypominam, zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji, bo bardzo mi tym pomagacie. Mamy 111 subskrypcji, mamy 111 subskrypcji. I po pierwsze, co jest o wiele trudniejsze w tym Minecrafcie starym, że tylko świnki dają jedzenie. Naprawdę, uwierzcie mi, świnie dają tylko jedzenie, nawet nie ma takiego dźwięku ataku. Tylko świnki dają jedzenie na tej wersji 1.6.2. Chciałem dać 1.5.1, ale... Wow, aż 3. Gram też na angielskiej wersji. Chciałem dać 1.5, czy 1.4 chciałem dać, ale był jakiś błąd gry, bo... No, za stara wersja po prostu. No i tylko z tych... Tylko ze świn leci mięsko. Chciałbym wam to udowodnić. Trzeba na przykład znaleźć kurczaka. Z kurczaków leci tylko pióro. Z krów tylko skóra. A z baranów tylko oczywiście wełna. Więc dobra, idziemy do tej wioski. Mam nadzieję, że dzisiaj nie spotkamy Hirka. I w ogóle patrzcie, róże mają inną teksturę. No, taką. Taką inną. Dobra, zabierzmy to w sumie, czemu nie. No i... Tu jest ta wiocha, widzę tam osadnika. Oni mają w ogóle dźwięki jeszcze w tej wersji, bo wiem, że kiedyś nie mieli. Mają. Na szczęście, ja se zgłośnię może. Bo ja chcę, byście słyszeli... Ha. No, jest dobrze. Dobra, tu są jeszcze te stare budynki. Co? Stare wiochy tak wyglądały, niektóre nie miały drzwi domki, ale... Stare wiochy tak dziwnie wyglądały, miały żwir jako ulicę. Wow, teraz wioski wyglądają lepiej. Kiedyś wyglądały tak dziwnie. Dobra, to jest nasza wiocha. Mała jest, mocno. Jest tu zaledwie kilka budynków. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery są budynki tylko. Ała. Więc możemy zamieszkamy w tym. No, dobra, to będzie nasz dom. Początkowy. Tam mamy jakiegoś... Nie, to nie jest. Myślałem, że to jakiś koń. Osadniki są na dachu. Villager. Dziwne. Właśnie to jest seria w poszukiwaniu Herobrine, ale nie może być taka mała wiocha. Ja w to nie wierzę. Że jest aż taka mała. Białe villagery, teraz już nie ma białych. Teraz są po prostu inaczej wyglądają, jak kiedyś były białe. Aż zapomniałem po prostu. Dobra, tutaj mamy kolejną świnkę. Ją możemy zabić, tylko ile się nagrywa. 3 minutki. O, nawet jakaś muzyczka leci, więc no, fajnie. Dobra, ja tu spróbuję zabić proszuta. Myślałem szczerze, że ta wioska będzie większa, ale na tamtej wersji chyba były po prostu mniejsze wiochy. Tam mamy też las. Bardzo dobre info. Dobra, prawie wpadłem do jakiegoś kanionu. W sumie to jaskini, ale ja na to mówię kanion. No i... Pan proszut. Ała. Tu mam cave'a. Może sobie za niedługo do niego pójdziemy. No, mamy świnia, pierwsza zabita świnka. Nie, to nie jest cave. Dziwny dźwięk chodzenia po koblu. Po cobblestone'ie. No ale dobra. Zobaczymy tutaj, co się może wydarzyć ciekawego na tej serii. Oczywiście ja przychodzę na, czy chcecie kolejny odcinek z tej serii. Nie wiem jeszcze, jak się będzie rozwijać. Więc dobra. Ale dziwne te domki są. W porównaniu do tych, które są teraz, to są naprawdę dziwne. Może pozwiedzamy teren? Na razie to będzie nasz dom. Dziwne, strasznie są. Jakby takie ściśnięte do siebie, że ta wioska się wydaje taka mega dziwna. Taka ściśnięta. Nie pamiętam nawet, jak wyglądał. Wioski kiedyś. Wolę nie wpaść do studni, bo już nie wyjdę. Oj tak, ja kiedyś wpadłem i musiałem usunąć ten świat, bo nie umiałem. O,
Tutaj mamy takie tereny. Dobra, ja bym chciał wejść w sumie na tą górę, nie byłoby to najokropniejsze. Ten odcinek będzie dość krótki, bo... Serio, co to są za dźwięki? Słyszę jakieś dziwne dźwięki. Ej, to jest w Minecraft? Nie wiem, czy słyszycie takie... Skończyło się. Ej, co to było? Trochę się tego boję. Trochę się bałem. Trochę się tego bałem, bo to były jakieś dziwne dźwięki, co? Strasznie ciemno w tych domkach macie. Osadnicy... Dobra, ja zetnę jakieś drzewko. To jest dziwne, że jak się zamyka drzwi, to czasami jest odgłos otwierania, a jak się otwiera drzwi, to jest zamykania. Dobra. Zniszczmy drewno. No, zobaczymy, co tutaj będzie. Pytajcie, że o zostawienie łapeczki w górę oraz subskrypcji, bardzo mi tym pomagacie. Więc dobra, ucinamy. Zobaczymy, ile to nam zajmie. Mam nadzieję, że jak się nie odwrócę, to nie będzie za mną Herobrine'a. No bo na tej wersji to jest o wiele większe prawdopodobieństwo, że będzie Hirek. Hirek, ja na niego mówię Hirek. Nie ma, znowu słyszałam dziwne dźwięki. Ciągle to będzie odcinek z dziwnych dźwięków. Dobra. Te doby są strasznie mała wiocha. Składające się gdzieś ze czterech domów. No nie powiem. Dziwne. Słaba wiocha, może kiedyś jeszcze pójdziemy szukać innej, bo ta jest taka słaba. Są chyba tylko z trzy osadnicy w tej wiosce. O, wow. What? Dobra, tereny tutaj mamy łąkowe, łąciaste. Lecz nie ma lasów. I to jest zmartwienie moje. Au. A jakbym zniszczył kobla, nie, to 5 godzin będzie trwać. Dobra, więc to jest też dom startowy. I to jest strasznie coś dziwnego, bo... Od razu studia, strasznie ta wioska jest ściśnięta do siebie. Przyciśnięta, taka dziwna. Mega jakaś. Mega mała. Natrafiliśmy akurat na malutką wiochę. Więc dobra. Ja ścinam drzewo. Pień raczej ścinam. No i zobaczymy, co to będzie. Oczywiście jutro jest weekend i dzisiaj do mnie może przyjeżdża kuzynka na noc. Kuzynka Zofia, która ma aż 16 lat. Czy 17? 16. No. I odcinek z Adamem będzie chyba jutro, jak chcecie. Dzisiaj chyba też idę w góry. No. Dziś chyba też idę w górki. Z moim kolegą Michałem Słowiakiem, który będzie miał kanał Smoku 16, więc zapraszam. Jak już powstanie jego kanał, to dam link w opisie. I na tych filmach też ja będę występować, bo jak będzie już lato, i no to może przyjadę do niego na noc. No i nagramy na właśnie jego kanał Noc na balkonie. Tak, że będziemy nocować na balkonie, zobaczymy, co z tego będzie. I właśnie tam ja będę występować, więc będziecie mieli link w opisie, jak już ten kanał powstanie. Bo bardzo fajne rzeczy tam się będą dziać. Jak będzie miał dużo subskrypcji, zakłada swój własny sklep. Ja też założę, ale nie na Primax, tylko na Wojtek Versus. Jak Wojtek Versus będzie popularny, to założę kanał, chyba sklep wojtekshop.pl albo versusshop.pl, coś w ten deseń. Nie wiem dokładnie. Dobra, 20 drewna, lecz węgiel drzewny mógłbym zrobić, bo w tych chatkach ja nawet nie mam łóżka. O, szlak. To jest minus, bo ja nie mam łóżek, bo zapomniałem, że w starej wersji jeszcze nie były łóżka same wygrenowane. Wyregenerowane łóżka. I teraz mamy klopsik, bo nie było tam żadnej owieczki. Dobra, ja bym sobie zrobił w sumie z tego deski już. Dobra, nie było nawet księgi receptur. Tego w sumie się spodziewałem. Wow, już jest ciemno. A, pan osadnik do mnie przyszedł. Tutaj będzie może... Nie, to jest kuchnia. Tu jest nasza kuchnia. To crafting table będzie może tutaj. No, tu. No, dobra. Dobra, sticks. Stworzymy może siekierkę.
Tak, wytworzymy sobie siekierkę. Kill off. I chyba co najważniejsze, miecz. Takie początkowe itemy drewniane. A co ja zrobiłem? Jakąś grubą siekierkę. Ja po prostu zapomniałam, że nie mam patyków. No ja cię, jak ze mnie nóbek. Nób, dobra. Drewniany miecz. Mogłem w sobie zawalczyć, bo ten odcinek i tak już za niedługo zakończymy, a będzie krótki. Jak ja mam w ogóle tryb? Raczej normalny. Nie, ja mam peaceful. Czemu mi się peaceful włączył? Normal. No. I się będą spalić. Już widzę creepera. Co to było? Kla? Co? Coś mi się zewie włączyło, coś mi się ze... Z Minecraft. No, dobra. Jestem już po... Coś mi się Minecraft. To był jakiś lag. Jak tu jest ciemno, ale tam widzę creeperka. Więc ja bym wrócił do domu. Czekajcie, jaki ja mam interfejs, bo... Language... Touchscreen? Co to touchscreen? A tam jest creeper. Jak tutaj sobie zwiększyć jakby fof? A, to jest to. Może kiedyś zrobimy odcinek, jak tak gram. Nie, on będzie zły. O, szlak. Creeper, słyszę też zombiego. Wow! O nie, musimy się zabudować. Bo ktoś wali w drzwi. Ktoś wali w drzwi, widzowie, to jest coś dziwnego. Coś wali w drzwi. What? Ej, ktoś nieproszony puka w drzwi. Wait. Ktoś mi puka w drzwi. Nie, to nie mi, to jakiemuś sąsiadowi. Komu puka w drzwi? Musimy my się zaburować, bo... Hej! Oni psują im drzwi! Dobra, widzowie, chyba idę na walkę, tylko muszę sobie... Jak tu... Czekajcie, options... Preference... Language... Of... Face... Sensitivity... Hex speed? Co to jest? A, myszka. He! A, jawny? O, ja cię, jak słabo. Jakoś taką. Dobra, my musimy obronić naszych osadników. O ja cię, ja słyszę małego zombiego, to nie. Nie bronimy osadników. Ja cię! Ja się muszę ściszyć Minecraft, co tu się dzieje? Ja cię, gacie! Nie no, jestem jeszcze za słaby, ale... Nie no. Oni sobie myślą... Oni wyważają drzwi. Nic nie widzę na ekranie, bo strasznie ciemno jak gdzieś jest. Strasznie jest ciemny. Sorry za to, ale nie obronimy. Nie ma szans. Jak oni już pewnie jedzą osadników. Ajajaj. Muszę to zniszczyć. Bo tu się zadzieje za dużo na tym odcinku. Halo, zapraszam do mnie. Nie niszczcie im drzwi, chodźcie do nas, bo my mamy... Jakie? Kurde, co się dzieje? Widzę creepera. Nie no. Kurcze, mamy straszną noc. Dobra, co wy na to, wychodzimy? Moim zdaniem tak. Gdzie oni? Tam niszczą. Trzeba obronić. Co to jest? Zombie w zbroi! O kurcze! Creeper! Nie no... Kurde! Dobra, musimy zrobić jakoś takie... Takie chińskie coś i zamykamy się! O! Kurde, to było za hard. O nie!
zabiję go. Można się obraniać mieczem? What? O, szlak. He? To jest zombie w zbroi. Oni zwieli. Wystraszyli się. Stałem pod oknem. Szlak, co się dzieje na tym filmie? Oj! Nie rozwalajcie drzwi, tylko chodźcie, no chodźcie, no chodźcie. Tak samo, że jesteście, chodźcie. Ha. On ma mięso swojego kolegi w ręce. Dobra, serio, nie wiem, co wy tu robicie. Zabiłem go, trochę expa. Serio? Tak wygląda pierwsza noc. On ciągle rozwala te drzwi. Ja cię gacie, ta seria będzie strasznie jakaś... Creeperów ja się boję. No nie. Dobra, widzowie, nie mam pojęcia. Co my mamy robić? Nie ma szkieletów, więc... Przynajmniej, ale... Nie mam szkieletów, powiedziałem. On ma łuk. Ha! Au! Spudłował! Na początku. Hop. Hop. Dobra, widzowie, wiecie, ja poczekam, aż się zrobi dzień na was, bo to nie ma... To jest strasznie złe. Dobra, widzowie, mam też walkę ze szkieletem. Widzicie, stoi mi pod drzwiami. Dobra, ale daję sobie radę. Dobra, zabiłem go. Ciekawe, czy dropnął z jego łuk? Nie dropnął. Spodziewałem się tego. Dobra, on ciągle pukają w te drzwi. Nieproszeni goście. Jesteście nieproszonymi gośćmi. A oni sobie pukają tak w drzwi. Szlaknes. No mamy, nawet nie ma skinów jeszcze na tej wersji. Muszę mieć skin Steve'a. Nie no, serio? I teraz w tamtej wersji jeszcze nie działało to? A nie, działało. No nie, ale... Serio, oni kiedyś w ogóle rozwalą te drzwi? Najgorsze będzie, jak tu szkielet zawita. O, jest pan zombiak. Dwóch panów zombie. Dobra, walej. Walimy ich. Słyszę znowu dziwne dźwięki. Ej, ale oni są w Minecraft. Szlak. Nie wiem, czy to jakiś mobek wydaje. Ale słyszę ciągle małego. Oni takie cwane są. O, dobra. Zabiłem ich. Ale drzwi są... Co z tego, że wcześniej nie waliły? Drzwi są i tak normalne. Drzwi nie są zniszczone. Halo, zombie! Tutaj jest osadnik. O, dobra. Level. Szlak, ale szybki. Nie! Słyszę ranienie się osadnika. Nie! Dobra, dzień się robi. Wychodzimy na taras. Co to są za dźwięki? Ja to kurde creep! Creepy! Szlak! Co się tu dzieje? Z mambą zabawa już. Słoneczne okulary włóż. Ja cię gacie. To jest szalone. Co się tu dzieje? Są creepery. Nie no, ja mam za głośno Minecraft. Słyszę ciągle dziwne dźwięki. Tam jest creeper. Dobra, będziemy musieli jakoś zawalczyć z creeperami. Pewnie porobią dziury. Wiadomo to w sensie, że porobią dziury. W kolejnym odcinku chyba będzie budować dom. Ale łota. Mam pół HP. Co to jest? Znowu to coś. Coś dziwnego. Jest przegadanie. Nie, to chyba jest gdzieś w domu. Chyba na pewno. To musi być w domu. Szybciuch. Dobra, wychodzimy. Wychodzimy, to ten moment. Osadnicy się biją. Dobra, krypciu. Dobra, wychodzimy na hama. Szlak rozwalił nam dom!
Dobra, patrzcie, co się dzieje. Walczymy z nimi. O, szlaknes. Polas. Szybko, widzowie. Muszę jeść. A nie. Dobra. Odpaliłem się, ale jakie zombie... Zombie w tej wersji są za szybkie. Widzowie, serio. Uwierzcie mi, zombie w tej wersji są szybsze. Straciliśmy itemy. Co to są za dźwięki? Ale wy mi uwierzcie, serio, Minecraft kiedyś był trudniejszy. O wiele. Kurde, dobra, ja będę musiał się nawalać z łapki. Kurde, no, macie w tle jakieś dziwne dźwięki. Które chyba bójta napuszcza. Nie wiem, nie wiem, co to jest. One już powinny w sumie spłonąć. Uff, ale... To było dziwne. Tylko nie to! Najgorzej, jestem w pułapce. Szybko do byle jakiego domu. Byle by był. Nie no! Dupnie. Subcio! Ząb! A! Ile ja tu razy ginę? Małe zombie się nie palą. Dobra. Coraz bardziej, jak raz zginę, to tym bardziej się respię dalej od wiochy. Dobrze, że przemienię się z respienką wioski. Ale dobra. No widzowie, jestem naprawdę szalony. Co się tutaj stało? Słyszę jakieś gadanie w tym. Wy też powinniście słyszeć. To jest śmieszne. Tylko... Gdzie ja zdechłem? Tu. Serio, nie wiem, jak to się potoczy. Ty zombie jest w tym pomieszczeniu. Ha! Zamknęliście tu moje zaba. Tu są moje itemki. Uf, znaleźliśmy je. Leżały sobie tak na podłodze. Dobra, jeszcze zabijemy chyba dziś tego zombiego. Co zadaje więcej obrażeń? 3 atak, 4. No dobra. Nie mogę zabrać miecza. Niczego. Wiecz. Niczego nie mogę zabrać. Dobra, zabijemy go tym. Jacie, co to są za dźwięki? Straszne. Jakieś... No... Dobra, tam jest baby zomb. I my na niego. Un. Jest. Zabiliśmy go. Dobra. Więc widzowie, to jest nasz domek. Niestety mocno ucierpiał. Mógłbym go w sumie odbudować. Po creeperze. Ej, nawet cobblestone. Ale ja nie mogę tego przeokładać, nie wiem, co się stało. Dobra, na razie to tak zabudujmy. No. Tylko na to mnie stać. Niestety. Tylko patrzcie, ja nie mogę przekładać w ogóle. A nie. A, dobra, bo tutaj, by przełożyć, trzeba przyciągać. A w tamtej wersji jest po prostu, że można na to kliknąć, a tutaj trzeba przeciągać. O jacie, to będzie trudna seria, oj, to będzie bardzo trudna seria. W ogóle za niedługo wakacje, widzowie, cieszycie się? Za niedługo już wakacje, bo ja się cieszę. Postawiliśmy drzwi, więc to by było na tyle, jak chodzi o ten film. Jak wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i napiszcie o tym w komentarzu. Jak wam się nie spodobał, zostawcie łapkę w dół. Więc ja dziękuję za oglądanie tego filmu, więc pa pa!